Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Urównania reakcji elektrodowych w ogniwie zbudowanym z półogniw. Wskaż anodę i katodę oraz reakcję utleniania i redukcji. Aby tutaj to wszystko ustalić, musimy sobie najpierw odczytać potencjały standardowe. Z końca podręcznika lub z tablic maturalnych. Te akurat są łatwe. To znajdziemy je na końcu podręcznika. To jeszcze może być o, takie oznaczenie. Ok. Tam, gdzie mamy mniejszą wartość, mamy anodę. Tam, gdzie jest większa wartość, to mamy katodę. Mamy tu jeszcze ustalić reakcję utleniania i redukcji. No to lecimy od anody. Na anodzie zachodzi reakcja utleniania, czyli nasz pierwiastek musi tutaj zwiększyć swój stopień utlenienia. Czyli będziemy mieć Fe z zera. Przechodzi nam do Fe 2 plus, no i trzeba to wyrównać, czyli dodajemy 2 elektrony. Na katodzie zachodzi reakcja redukcji, więc tutaj cyna musi obniżyć swój stopień utlenienia. No i wychodzi to tak. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.